Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie.
Cześć, witajcie detailingowy dziadzia, Cure Labik, Dioronizer do lakieru RH-, bo jest jeszcze RH plus do felg, a jak widziałeś, ja działałem tym na felgach. Nikomu nie mów. No właśnie, i tu się zaczyna jazda. Już wąchałem ten produkt. Naprawdę. Oczywiście wcześniej miałem produkty jakieś Dairona, ale nie wiem, czy to był RH-, RH+. Gdzieś te filmy mam. Przyjemny zapach, przełamany Daironem. I teraz tak, zaczynając od felg, słuchaj. A, zacznę od temperatury. Temperatura okolice 10 stopni, strasznie gęsty. Taki gęściuch, ale to dobrze. Dźwigał go tylko kanion, naprawdę. Jak mamy teraz 20 plus, jest idealnie. Fajna mgła, fajnie siedzi. Teraz tak, co on mi przypomina, słuchaj. Aplikacją przypomina mi starego RRC. Siedzi przy 10 stopniach, ta gęstość właśnie. Siedzi i się nie rusza. I leży, i leży, i leży. I leży na felgach bardzo długo. Czy wybiera fajnie? Fajnie. Porównywałem z Autoshine i wypadł lepiej. Jeżeli chodzi o lakier, też super. Ale co zauważyłem? Powstają takie oka. I kiedyś produkt już taki miałem, co właśnie też zarzucało się go i robiły się takie oka, otoczki, tak, gdzie lakier no nie był penetrowany przez Dioronizer, więc tutaj jest ten minus. Po przeciągnięciu oczywiście, i to niezależnie jak zarzucisz, gdzieś tam te oka się jakoś, on się jakoś rozjeżdża, nie wiem dlaczego. To jest minus tego produktu. Jeżeli chodzi o wybieranie lotnej z rdzy, spoko. Jeżeli chodzi o mizianie, słabo. Tak jak przy RRC, no słabo to wyglądało, ale ogólnie produkt bardzo fajny. Nie rozumiem, dlaczego RH plus i RH minus. Wezmę jeszcze ten plus, kupię, bo muszę kupić jeszcze SOS i ten RH plus i zobaczę różnicę. Tu mi go zostało dosłownie tyle. Dlaczego? Bo chcę sprawdzić go właśnie z RH plus. Czy są jakieś kolosalne różnice do lakieru, a do felg, bo ten sprawdza się moim zdaniem i tu, i tu. No i tak, no. Widzisz, gdzieś już mchałem ten produkt, kurczę, no naprawdę gdzieś mchałem. Jeżeli chodzi o Dairony, i tu powiem szczerze, no to tutaj blisko podium. Naprawdę, bardzo ładnie. Zajebiście. Tak jak Autoshine, znaczy, czy lepszy od Corrosola? Corrosol w ogóle gęstość i to leżenie, no inaczej, trochę lepiej. Tam już jest podium, tutaj jest zaraz, powiedzmy, no można powiedzieć, że zaraz pod Corrosolem, tak. Bardzo fajny, zajebisty, naprawdę. Elegancko to robi. Tak bym powiedział, że przy niskich temperaturach jak RRC, przy wyższych jak ADBL Vampire, tak, kurczę, czyli zajebiście. No, naprawdę fajny. W porządku, Dioronizer, i jestem przekonany, że czy go użyjesz na felgi, czy na lakier, będzie zrobił to, co powinien zrobić. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć! W sumie na lakierze też są, na felgach też jest lakier. Żeby nie było. Ale nie mów nikomu. Do lakieru. No dobra.